Czy córka Małysza faktycznie spakowała męża i wystawiła jego walizki? Dlaczego uciekła z Polski? Jako komentarz powiem, że Karolina Małysz, jedyna córka Adama i Izy Małyszów, w 2022 roku wyszła za mąż. Od tamtej pory ze swoim mężem prowadzą bajeczny styl życia. Po ślubie spędzili przeciągnięty miesiąc miodowy, a potem co chwilę wyjeżdżali. Córka Adama Małysza się nie oszczędza. Karolina od dzieciństwa była w zainteresowaniu mediów, kiedy to jej tata, Adam Małysz, zdobył sławę dzięki skokom narciarskim. 2 lata temu jej mama Iza brała udział w Tańcu z Gwiazdami i to był właśnie moment, w którym Karolina wyszła z cienia rodziców i postanowiła szerzej dzielić się swoim życiem w social mediach. Córka Małysza spakowała męża i uciekła z Polski. Ze swoim mężem, Kamilem Czyżem, dzieli swoją wielką pasję, jaką są podróże. Para stworzyła profil na Instagramie @czyżby.podróż, na którym dzielą się zdjęciami z magicznych miejsc. Najpierw spakowałam męża i wystawiłam jego walizki, a następnie poinformowałam go o wycieczce. Najnowszym kierunkiem ich wycieczki są Czechy. Zakochani zaprezentowali już urocze zakątki Pragi, nie szczędząc sobie przy tym czułości. Wcześniej para odwiedziła Kuala Lumpur, Dubaj, Wiedeń, Abu Dhabi, Bangkok, Chorwację, Włochy, Hiszpanię, a ostatnio Malediwy. Karolina Małysz znów w podróży. Fani pytają o rodziców. Fani nie mogli przejść obojętnie wobec takich zdjęć córki Adama Małysza. Super, a gdzie rodzice? Przepięknie, słodziaki. Niestety tym razem nie ma z nami rodziców. To wypad we dwoje, odparła z uśmiechem. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.